Witam w królestwie dwóch pięknych czarnych kocurów, Myszkina i Franka. Franek jest tam na górze. To kocur o fantastycznym, cudownym, optymistycznym usposobieniu, czarny jak smoła. A Myszkin, o proszę, uwielbia zabawę, prawdziwy arystokrata, chodzący własnymi drogami. A ich właścicielką jest Kasia Adamik. Kasieńko, widzę, że wsypujesz suchą karmę, a jakieś mięso, ryby? Ani Myszkin, ani Franek nie lubią nic oprócz suchej karmy. Nie wierzę, to jest niemożliwe. No. Franek czasami się skusi na kawałek sushi, łososia albo maślanej ryby. W twoim domu tradycją było, że zawsze posiadaliście koty, było ich zawsze dużo. Już babcia zaczęła dom pełen kotów. My tylko jakby kontynuujemy tą tradycję. Koty poza tym są dla filmowców może łatwiejszymi zwierzętami. Dlaczego? No bo po pierwsze mogą zostawać długo same. Nie kochają tak kompletnie na ślepo, tylko trzeba zapracować na tą miłość. Mi się to wydaje bardziej ciekawą relacją. O, jest Myszkin! Zobacz, jaki jestem piękny. Kto był pierwszy? Myszkin był pierwszy. Ola mi przyniosła Myszkina w pudełku. Byłam na spotkaniu zawodowym i ona miała po mnie podjechać i widzę, że wychodzi z takim pudełkiem kartonowym, na którym jest napisany kotek Kasi. On był rzeczywiście bardzo, bardzo przywiązany do nas i aż do tego stopnia, że właśnie jak wyjeżdżałyśmy dużo na zdjęcia, które trwały parę miesięcy, to on wpadł w straszną depresję, że zaczął jeść zabawki Myszki. Jaka była recepta na to? Załatwić drugiego kota. A drugiego Ola przyniosła z planu filmowego. Statystował na planie serialu o weterynarzach. Rozumiem. Całe szczęście Franek się trafił wyjątkowo takim pozytywnym i wesołym kotem, który ma pamięć złotej rybki. Czyli jak nawet Myszki na niego fukał, prykał, drapał go, zżerał, gonił, no to po 30 sekundach wracał szczęśliwy i znowu próbował się bawić. Kasiu, jakie są najbardziej ulubione miejsca twoich kotów w twoim domu? No każdy ma swoje. I do zabawy, i do wylegiwania się, więc... A możemy je zobaczyć? Oczywiście, to proszę. Rozumiem, że te belki, które są tutaj na tym pięknym poddaszu, to są te ulubione miejsca twoich kotów. No to są ulubione miejsca Myszkina. Czyli to są jego drzewa. Tak, on po drzewach, po belkach. Franek nie umie się wspinać i tylko patrzy z dołu bardzo zazdrosny, jak Myszkin tam balansuje. Na punkcie czego Kasia Adamik ma kota? No, chyba filmów jednak. Wiem, że to takie może praca, troszkę banalne. Praca. Ale nie tylko praca, też jestem kinofilem, lubię oglądać filmy. Ta pasja do filmów jakoś genetycznie. Genetycznie całe szczęście mogę też to robić jako zawód, więc to jest w ogóle super. Nie? Kasiu, czy w pracy jesteś jak kot? Niezależna, chodzisz własnymi ścieżkami, czy wręcz przeciwnie, radzisz się przyjaciół, znajomych, mamy, taty? Praca reżysera głównie polega na podejmowaniu decyzji i tak licząc w tydzień zdjęciowy podejmuje się ich 3000. Ale oczywiście jak już się coś zrobi, no to konsultacje są konieczne. Jesteś bardziej panterą, lwicą w pracy? Ja czy jestem bardziej takim troszeczkę wypasionym, leniwym lwem, który leży pod drzewem. Pazurami nie zaczepiasz nikogo nie. W pracy? No chyba, że jakieś dramatyczne sytuacje oczywiście takie się też mogą zdarzyć. Kasiu, pozwoliłaś nam poznać swoje dwa cudowne, czarne, piękne koty. Dla nich mamy prezenty, piasek ekologiczny, naturalny. Myślę, że polubią go. Dziękuję, że zechciałaś nas zaprosić do siebie do domu. A ja już teraz zapraszam Państwa na następny odcinek.